dzisiejsza nasza prezentacja tematów naukowych oraz prezentacja filmu Marka Kalnickiego Ekspedycja Wisła jest to takie delikatne nawiązanie do naszej pracy naukowej. Czyli jest to wielka podróż sentymentalna, która przebiega kilka lat. To są badania, to jest zaglądanie do literatury, czytanie książek, publikacji, artykułów. I tak jak mówił Marek Kamiński, nie najważniejszy jest cel, tylko najważniejsza jest droga. Celem ukoronowaniem naszych studiów, naszych zajęć teoretycznych, praktycznych jest doktorat. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy studia doktoranckie się opłacają, są opłacane. Oczywiście, z jednego punktu jak najbardziej tak, samorozwój, spełniamy się, realizujemy swoje zamierzenia, swoje ambicje. Druga strona czysto ekonomiczna. Pozwolę sobie tutaj zacytować profesora Kierzuna, który mówi jednoznacznie, gdyby nie praca naukowa, nie wiadomo, czy do tej pory dożywotnio dostawałby od uczelni pieniądze. Tak, i cały czas publikuje, cały czas wydaje książki, jest aktywny i ma to przekład oczywiście finansowy, jeśli chodzi odnośnie strony ekonomicznej, ale myślę, że studia doktoranckie wynikają z pewnej pasji i chęci samorealizacji, a dopiero drugą stroną medalu jest ta strona ekonomiczna. Jestem nauczycielem w szkole podstawowej na Ordynie Głównej w klasie 1-3. Oprócz tego wychowuję 4 własnych prywatnych dzieci, których jeden jest studentem naszej uczelni właśnie. Poza tym, oczywiście studia doktoranckie w naszej dolnej Alma Mater oraz sport. Sport w szerokim słowa tego znaczeniu, ponieważ jestem trenerem, jak również sama uprawiam sport. Właściwie całe życie. Ostatnie zawody, w których brałam udział, to Mistrzostwa Europy miesiąc temu w Belgii w Gent, czyli w Kanadzie. Reasumując, jedno można powiedzieć. Z powodzeniem można łączyć wiele rzeczy, czyli pracę zawodową ze sprawami rodzinnymi oraz naukę ze sportem. Jestem tego życia przykładem. Dziękuję. Studia trzeciego stopnia są kontynuacją studiów licencjackich i magisterskich według procesu bolońskiego. Jest to niesamowita możliwość dla młodych ludzi, którzy chcą kontynuować naukę, chcą się rozwijać naukowo. Od nas, doktorantów, wymaga się już dużo więcej niż od studentów studiów magisterskich. Musimy reprezentować z sobą jakieś poglądy naukowe, musimy przyjść z jakąś konkretną wizją. Nie możemy powiedzieć, że przychodzimy na studia, bo chcemy coś robić, tylko już musimy mieć jakąś wizję swojej przyszłej pracy. Jest to możliwość rozwoju w prężnie rozwijającym się w tym momencie społeczeństwie. Jeżeli młody człowiek, czy to na poziomie studiów licencjackich, czy magisterskich, chce rozpocząć swoją karierę naukową, uczelnia mu to umożliwia. Działa wiele kół naukowych, a także gro osób z kadry, czy to doktorów, czy samodzielnych pracowników nauki, profesorów nadzwyczajnych, czy już profesorów zwyczajnych, bardzo chętnie nawiązują współpracę z młodymi, ambitnymi ludźmi. Jest to droga, którą według mnie warto wybrać i warto nią dotrzeć do celu, jakim w tym momencie u nas będzie doktorat, a w późniejszym czasie, kto wie, może i habilitacja. Wydaje mi się, że możemy śmiało nawiązać do filmu Marka Kamińskiego na temat Wisły jako monumentalnej, długiej rzeki. Tak samo my stajemy u źródła wiedzy, aby dojść do szerokiego spektrum, jakim są tytuły naukowe, ale i także doświadczenie naukowe. Dziękuję bardzo.